nie mogłam sobie wyobrazić tego, z tego by to musiało przychodzić, ale również nie mogłam sobie jakby wyobrazić tego heroizmu, na jakim musiało się zdobyć, bo to również wymagało od nich ogromnego poświęcenia. Jak proszę sobie wyobrazić, że młoda matka wiedziała dokładnie, na co się pisze, angażując się w taki ruch oporu, walcząc w opozycji, a mimo to, mając małe dzieci, wiedziała, że musi to robić. Kiedy pytałam się mojej bohaterki właśnie, dlaczego to robiły, mając małe dzieci, ryzykując tak wiele, powiedziały, że właśnie robiły to dla nich. Po to, żeby mogły żyć w lepszej Polsce, w lepszej rzeczywistości niż one. Są też takie bohaterki w pani książce, które ukrywały się przez wiele lat, jak na przykład najdłużej ukrywająca się w Polsce kobieta, działaczka Solidarności i opozycjonistka Jadwiga Chmielowska, która tak naprawdę ukrywała się 9 lat, a 12 lat trwała jej nieobecność w życiu publicznym, ponieważ ujawniła się dopiero w 1991 roku. Tak, pani Chmielowska jest bardzo barwną postacią. Faktycznie ukrywała się bardzo, bardzo długo. List Gończy został za nią wysłany jakoś niedługo po wprowadzeniu stanu wojennego. I faktycznie nie mogła się w ogóle ujawnić. Przez to, że tak długo pozostawała w podziemiu, rozwodziła się z mężem, mimo że się rozpadło. Musiała zerwać wszystkie relacje rodzinne. Z matką widziała się tylko raz i nawet nie mogła pójść na jej pogrzeb, bo wiadomo, że od razu by ją zgarnęli. To naprawdę wymagało ogromnych, ogromnych poświęceń z jej strony. I prawda, o takich kobietach się nie mówi, prawda? Raczej się mówi o mężczyznach, którzy poświęcali bardzo wiele, a sam pan zauważył, że ukrywała się bardzo wiele lat, dużo poświęciła, a jednak dużo się o niej nie mówi, dużo się o niej nie słyszy. Rzeczywiście zeszła z tak zwanego piedestału, stoi gdzieś... Pierwszy stron gazet, prawda? Nie czyta się o niej na pierwszy stronach gazet, raczej się czytało właśnie o innych, na przykład o innych mężczyznach, chociażby, którzy mniej poświęcili, ale takiej kobiecie już nie. Są też takie kobiety, których nie ma tutaj w książce, o których warto coś napisać. Kobiety chociażby Solidarności Walczącej, które działały bardzo prężnie, sprawnie, prowadziły drukarnie podziemne, ukrywały działaczy Solidarności, między innymi Kornela Morawieckiego. Jest tych kobiet bardzo dużo. Do Solidarności Walczącej właśnie należała pani Chmielowska. Tak. Czy warto ten temat kończyć, czy może zacząć następny tom? Wydaje mi się, że to mogłoby dotyczyć każdej książki, bo takich kobiet dzielnych, bohaterskich jest nie 11, ile właśnie zawsze w mojej książce, tylko o wiele, o wiele, o wiele więcej. Ale ja zawsze staram się tak dobierać bohaterki, żeby czytelnik miał pełne spektrum tych kobiet, tych postaw bohaterskich właśnie, czyli w mojej książce o Solidarności jest właśnie pani Chmielowska, która była Solidarności Walczącej, ukrywała się, prowadziła podziemną drukarnię i bardziej bojowo była nastawiona do walki z komuną, niż można powiedzieć, niż warszawska inteligencja. Jest też właśnie pani, która była w KOR-ze i była przedstawicielką takiej właśnie warszawskiej inteligencji, czyli pani Chlebowska. Są też właśnie kobiety, o których czytamy na pierwszych stronach gazet, czyli właśnie pani Staniszki, która proszę pamiętać, że była jedyną kobietą zaproszoną do międzyzakładowego komitetu strajkowego w Gdańsku, która uczestniczyła w rozmowach z komunistycznym rządem. Są kobiety, które dzisiaj stoją po różnych stronach barykady, prawda? Mówimy o tej pani Gwieździe, o pani Krzyżanowskiej, o kobietach, które różnie oceniają to, co się wydarzyło po 1989 roku. Także mamy takie pełne spektrum, ale wiadomo, że kobiet, takich dzielnych kobiet, które były w Solidarności, jest o wiele, o wiele, o wiele więcej i faktycznie trzeba o nich pamiętać. Czas biegł nieubłaganie. Niektóre z działaczek już nieżyjących doczekały się własnych biografii, dużych monografii naukowych, jak chociażby Anna Walentynowicz. Inne działaczki jeszcze na to czekają. Na przykład pani Anna Pinkowska. Anna Pinkowska.
Proszę Państwa, już raz powiedziałem, czas biegnie nieubłaganie, powoli zbliżamy się do końca audycji. Państwa i moim gościem w studiu była dzisiaj pisarka i dziennikarka Anna Herbich, autorka niedawno wydanej książki Dziewczyny z Solidarności. Żegnam Państwa serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Jędrzej Lipski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Kwestię organizuje Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Reprezentujący je Henryk Kowar jest nie tylko organizatorem kolejnych zbiórek na renowację zabytkowych nagrobków, ale także organizatorem wycieczek po tej starej nekropolii. Mówi, że to wyjątkowe miejsce. To jest materialny dowód przeszłości dogodnej dumnej Piotrkowa Trybunalskiego. Stary cmentarz Piotrkowy Trybunalskim powstał w 1830 roku, jednak do pierwszego pochówku doszło niespełna 30 lat wcześniej. Były to szczątki przeniesione z kościoła wykupionego przez pruską administrację. Warto tu wspomnieć, że Piotrków Trybunalski był wówczas pod pruskim zaborem. Wspomniany pochówek miał związek z głośną w tamtych czasach dyskusją na temat zagrożeń zdrowotnych, jakie niosą cmentarze przykościelne lub pochówki w kościołach. Niektórzy biskupi nawoływali już od XVI wieku poczynając, aby położyć ten kres, że względy sanitarne, zdrowotne przemawiają za tym, aby cmentarze były poza miastami, poza granicami miasta. I kiedy pruszacy przejmują ten kościół, próbowali zażyczyli sobie, aby spoczywające ciała szczątki katolików zostały posunięte. Wówczas rzeczywiście zostały one wyniesione i w tak zwanym czarnym procesie. Prokuratura regionalna w Krakowie, która prowadzi śledztwo w sprawie podszywania się pod sędziego Łączewskiego, zwróciła się o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych dotyczącą wpisów na portalu Twitter, bo to jest to konto, z którego był nawiązywany kontakt z Tomaszem Lisem. No ale to może potrwać i wydaje się, że to jest na rękę też stronie Wojciecha Łączewskiego, żeby to trwało, żeby te opinie, które ze Stanów Zjednoczonych miałyby spłynąć i nie wiadomo tak naprawdę, czy spłyną, żeby dużo wody upłynęło, panie prokuratorze. Gdyby się okazało, że niezawisły, niezależny, bezstronny, apolityczny sędzia Wojciech Łączewski zrobił to, co mógłby zrobić, jaka sankcja karna dla sędziego, który zawiesza swoją niezawisłość, niezależność sędziowską, jaka sankcja karna obowiązuje? Na przykład jest wytrzymywanie archeologa, który był członkiem towarzystw archeologicznych w Berlinie i Petersburgu. Jest na naszym cmentarzu, proszę pani, są generałowie, rzekłośni i inni światowi. Są, proszę pani, oficerowie powstań, czyli zasłużeni dla walki narodowo-wyzwoleni. Są nagrody Panie prokuratorze, chciałem zapytać jeszcze o Mateusza Kijowskiego, który również na Twitterze mówi, że ma potwierdzoną wiedzę na temat inwigilowania go i zapewne także kodu. Czy prokuratura, czy organy państwa prowadzą jakieś akcje wymierzone, inwigilacyjne, wymierzone w Mateusza Kijowskiego i organizacje, ruch, czy cokolwiek to jest, któremu przewodzi? Proszę ojca, niestety w sferze publicznej jest tak, że bardzo wiele osób może pleść, co im się na język przyniesie. Podejrzewam pan, że to jest właśnie taki specyficzny rodzaj bajania, bajdurzenia niektórych działaczy publicznych, którzy nie mają zielonego pojęcia, w jaki sposób działają organy państwa, w jaki sposób organy państwa podejmują decyzje o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, kto wyraża zgodę na te czynności, w jaki sposób są dokumentowane. Powtarzam.
poprzez portale społecznościowe można wylewać różnego rodzaju pomyje, można twierdzić niestworzone rzeczy, można mówić, że się wylądowało na Marsie. I niestety to nie podlega weryfikacji procesowej, pan Kierski sobie może opowiadać, co chce. Niestety nie możemy go za to... Nie, czy stety może, nie można go za to pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Zapewniam Państwa, że wszystkie działania podejmowane przez organa polskiej prokuratury, a także przez służby czy policję w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych podlegających kontroli przez prokuraturę czy sąd są legalne i nie dotyczą żadnych osób zajmujących się działalnością polityczną, publiczną, a tym bardziej opozycją. Kotu mówi, że żyjemy w państwie totalitarnym, otrzymuje różne nagrody od niektórych posłów Europarlamentu z Platformy Obywatelskiej. No, ale ciekawy jednak wpis, wobec którego myślę nie należy przejść obojętnie. Na te zarzuty związane z tym, że jest inwigilowany, pytają internauci, prosimy o dowody, a Mateusz Kijowski odpowiada, i po co komu dowody? Nam inwigilacja nie przeszkadza, raczej śmieszy. Dziwne byłoby to państwo totalitarne, gdzie ludzie rzekomo inwigilowani cieszą się i śmieją się z tego. No to są właśnie bajdurzenie o złym wilku i o dobrej owieczce. Powtarzam, no, są osoby, które mają predyspozycję do takich bajań. Niestety uwodzą niektórych Polaków, którzy nie wchodzą w meritum tych zarzutów, nie żądają właśnie uzasadnienia tych zarzutów. Niektórzy w to wierzą. No taka działalność polityczna, działalność publiczna też niestety w naszym kraju sprowadzona. Pan Kijowski to nie jest jedyna osoba, która taką działalność fałszywe różnego rodzaju tezy w sferze publicznej stawia. Nie pierwszy, nie ostatni. To jest właśnie przejaw demokracji, to jest przejaw tego, że żyjemy w państwie, demokratycznym państwie prawa, gdzie każdy obywatel ma prawo wypowiadać swoje poglądy, manifestować. Nikt nie z tego powodu nie czyni komu zarzutów, a takie twierdzenie mają tylko doprowadzić do zniechęcenia Polaków do życia publicznego działania na rzecz Rzeczypospolitej właśnie w tej sferze patriotyczno-narodowej. A czy dziwi pana albo nie dziwi, panie prokuratorze, to, że choćby TVP Info portal dotarł do informacji, że w skład KODU, w protestach KODU, koordynatorami różnych grup w ramach KODU są także byli oficerowie wojskowych służb informacyjnych, jak choćby wymieniony z imienia i nazwiska Tadeusz Korablin? Szanowni Państwo, proszę Ojca, to jest sfera już poza sferą prokuratorską. Prokurator, a tym bardziej prokurator krajowy, nie może gdybać, jeżeli chodzi o różnego rodzaju działania polityczne, publiczne, podejmowane przez różne osoby związane z różnymi dziwnymi czy przestępczymi organizacjami, które w przeszłości były weryfikowane. To nie jest moja rola. Rolą prokuratora krajowego jest strzeżenie praworządności i ściganie przestępstw. Jeżeli ktokolwiek dopuści się przestępstw ściganych z urzędu albo naruszy reguły praworządności, wtedy wkracza prokuratura, wtedy wkracza prokurator krajowy, wtedy wkracza prokurator generalny i wydając wytyczne polecenia podejmujemy działania, żeby to bezpieczeństwo wewnętrzne Polaków zapewnić. Natomiast no nie chcę tutaj wchodzić w takie tematy stricte polityczne i oceniać dane organizacje publiczne czy społeczne. To jeszcze jedno nazwisko głośne, panie prokuratorze. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski nie ma już immunitetu. Sejm uchylił na jego wniosek immunitet i ma stawić się 4 listopada w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli. Co dalej z Krzysztofem Kwiatkowskim? Będzie mógł, składając wyjaśnienia oraz przedstawiając inne dowody, pokazywać materiały, które mogą doprowadzić do jego uniewinnienia, jeżeli prokuratura uzna, iż te dowody i dokumenty, te wyjaśnienia są niewiarygodne, zapewne zdecyduje się skierować ich do oskarżenia i przed niezawisłym sądem pan Krzysztof K. będzie mógł udowadniać swoją niewinność, a prokuratura będzie musiała udowodnić popełnienie przestępstw, które mu zarzucono. Czeka nas zatem postępowanie zapewne sądowe i sąd zdecyduje, czy w jakim stopniu pan Krzysztof K. będzie ponosił odpowiedzialność karną.
Panie prokuratorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Jest jeszcze jeden ważny temat, ale z szacunku do rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej nie będziemy go na antenie roztrząsać. Chodzi oczywiście o ekshumację. Pozostaniemy przy oświadczeniu prokuratury krajowej, że działa ona na podstawie kodeksu postępowania karnego, a jego precyzyjne uregulowania nie dopuszczają możliwości złożenia zażalenia na postanowienie o zarządzeniu ekshumacji. Taki jest komunikat prokuratury krajowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Prokurator krajowy, pan minister Bogdan Święczkowski był naszym gościem. A za chwilę kolejna rozmowa. Naszym gościem będzie pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Może być spore zaskoczenie, że to jest senior. No tak, no, musimy o tym pomyśleć w trakcie dokonywania wyboru zwierzaka, szczególnie jeśli chodzi o duże rasy psów. To są zwierzęta, które oprócz tego, że zestarzają się znacznie szybciej niż małe rasy, są też dużych rozmiarów. To też sprawia pewne trudności w opiece nad pacjentem geriatrycznym, jeśli chodzi o duże rasy, szczególnie z tego względu, że obserwuje się taką zależność posiadania starszych zwierząt, która głównie dotyczy również starszych ludzi.